Hola compañeros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Kampanii Heroes 3 Pogromca Smoków. Odcinek przed nami tutaj już stoi 15 bodajże i czwarty w sumie z samymi czarodziejskimi smokami, tak? Jest to czwarty odcinek misji z czarodziejskimi smokami. I zrobiliśmy już całkiem sporo jak na 3 odcinki, tak mi się wydaje. Uzyskaliśmy sporo zasobów, sporo miast, sporo terenu odkrytego jest. Jesteśmy już tak naprawdę niedaleko końca. W sumie to sobie zaryzykuję i sobie zbuduję tutaj tę gildię. Może się trafi jakimś cudem zaklęcie, którego nie mam. Jestem bardzo ciekaw. Nie chcę z wami walczyć, ale tutaj chcę te puszki pootwierać. Zasoby trochę kryształów straciłem, złoto jakieś dobrze. Fajnie. No, raczej było mało prawdopodobne, żeby w takich puszkach były jakieś czarodziejskie smoki w takim miejscu. To już byłoby naprawdę kurwysyństwo dosłownie ze strony twórców tej mapy. Jakby tam dały jakieś smoki. To by było bez sensu. W sumie mam zasobów wystarczająco dużo, żeby sobie pozwolić na budowanie tych wszystkich gildii wszędzie. Właśnie tych trzeba zamek zbudować w tym trzecim mieście, żeby się Ej, tutaj jest przejście jakieś. Ej, może tu będzie zielony ten. Błagam, nie leź do przodu, dobrze? Mądry jest. A ja nie pamiętam tego przejścia w ogóle. Tak totalnie nul. Może jakąś logistykę wzmocnić? Nie, mądry sobie weź. Piąty poziom? Na piątym poziomie raczej na pewno nie będę miał czegoś innego. Tutaj cytadela i zamek. Szkoda, że nie przez tygodnie. No ale i tak nie mam tak naprawdę pieniędzy, żeby wykupić nawet część, tak naprawdę się część. Część, no, część mogę, tak. Miałem na myśli coś w rodzaju, że większej części nawet nie mogę wykupić tej armii. Coś w tym stylu chciałem powiedzieć. Tam z połowę maksymalnie. Tutaj już jest wszystko, co chciałem. Sprzedawcę artefaktów sobie tutaj zbudowałem i nie skorzystałem z niego jeszcze. Z jakiegoś powodu, a chciałem. Zamek. Dobra, później się zobaczy. Nagi. Rozwalamy dla zasobów. Tutaj jest. Ej, a może od tej strony wejdę do tego miasta? Ja nie pamiętam, jak się tam wchodziło. Jakbym mógł wejść do tego miasta, to bym się znowu tepnął do tego, do tych miast poprzednich i bym sobie kupił w mordę armii, w cholerę znowu, nie? O kurde! Ej, jest! Ha! Jakie jajca. Nawet nie wiecie, jak się jaram tym zaklęciem, bo ja go o dziwo kurwa nie mam. Szału. To jest mega dobre zaklęcie. Zwłaszcza jak się ma mistrza ognia. To naprawdę działa mega skutecznie. Ej, tam jest jakiś czerwony ten. Co to kurwa za straty były? Coś straciłem? Czemu to jest czerwone jeszcze? Kucznik, jakie to jest popieprzone wszystko. Wszędzie wszystkiego pełno jakichś kluczników zasranych. Nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Po co te kluczniki to są? Jakiego groma? Czwarty poziom. Tutaj piąty. Magiczne zwierciadło chyba umiem. To jest znowu szał, patrzcie. Horda. Fajnie. Wiesz? Zbieramy, panowie, zbieramy. Panie i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Uda nam się? Przejść tę misję na czas? Jak myślicie? Czy macie wywalone, że mi to się uda, czy mi się nie uda? Po prostu oglądam, żeby ci nie było smutno, skoro cię nikt nie ogląda. Super. Zaś mi się przykro zrobiło. Sam sobie pojechałem. No napisałbyś chociaż jakiś komentarz. Widzu kochany.
Coś w rodzaju, nie no, oglądam cię, bo mi się podoba. Albo, nie wiem, nie mam co robić, to oglądam cię. Wszystko jest lepsze niż nic, tak naprawdę. Nieważne, co napiszesz, ja z radością to przeczytam. Dobra, i co wynikło z tego wszystkiego? Obrona, wiedza, moc, atak. Nie ma tutaj zielonego namiotu. Nie wejdę tutaj. Zielony strażnik zasrany jakiś. Gdzie ten klucznik może być? Tutaj gdzieś jest, kuźwa. Mam nadzieję. Inaczej to czarnowidzę. No przecież nie będę z buta się do tego miasta wracał, do cholery. Będę musiał spróbować pokonać tych czarodziejskich smoków z tą armią w najgorszym przypadku. O, chyba że mi jakiś śmieciowy bohater po prostu dostarczy armię. Też tak mogę zrobić. Ale za dużo to mi tego nie dostarczy, bo ja tutaj nic nie mam ulepszone. Musiałbym to zacząć ulepszać i samo to, co tu jest, to jest mało. Musiałbym tak naprawdę jakimś bohaterem z tego miasta biec i przebiec jeszcze przez to i przez tamto. A to za dużo klikania jest, mi się nie chce. Pierdolę. Normalnie bym mógł to coś takiego robić, jakbym grał sobie w to na singlu, poza kamerą jakąś czy coś. Ale tak to... Kurde, mi się nie chce. Harpie. Fajnie. Tutaj może zacznijmy od góry. Sporo. Horda. To tak średnio to pokonasz. Z czymś takim. Żeby nie powiedzieć, że w ogóle tego nie pokonasz. Żałosna istota. Okej. Okay. A przynajmniej podkrywasz trochę terenu i będzie wtedy główny bohater wiedział, gdzie się opłaca biec, a gdzie nie. Też przydatne. Wiedza. Dobrze. Lecisz tu w dół, weź tych lizardsmenów, chyba dasz radę jeszcze, co, czy nie? Czy chcesz uciec? Jest tylko wykonać. No cóż. Dobra, jebać, nie chcę mi się drugiego bohatera robić. Bo to już nie ma sensu w tym momencie. Tutaj po artefakt na pewno się opłaca. Przez to przejść, żeby więcej ruchu dostać, tych olać, tych zjechać. Ale to jest gówniane teraz, jak sobie, bo przecież mam to. No ja zapomniałem, że ja już mam zbroję. Dobra, nieważne. Kurde, ale naprawdę, twórcy tej mapy musieli się nieźle napieprzyć, żeby ją zrobić, dlatego że... żeby ustawić, żeby każdy wróg chciał z nami walczyć, to trzeba do niego wejść, do tej jednostki, trzeba tam kliknąć i ustawić, że ten przeciwnik zawsze będzie walczył. A tu w cholerę tego przecież jest, nie? I wyobraźcie sobie, że na każdego jednego pieprzonego przeciwnika, który jest na tej mapie, musiał twórca mapy kliknąć, żeby ustawić, żeby zawsze chciał walczyć. Oczywiście ci, którzy się pojawiają z tego miesiąca, typu Ważki, Harpie, czy te Jaszczur, czy ci Jaszczur ludzie, to są akurat potwory, które się pojawiają losowo. Tam i tego się nie da ustawić, nie, żeby one cały czas walczyły, czy nie. Czy ja chcę z nimi teraz walczyć? Z tą armią? Nie chcę. Ja nie chcę z nimi walczyć, z taką armią. Ja chcę zielonego klucznika. Tytanów tutaj bym pokonał. Ja chcę, kurwa, klucznika zielonego, nie? A może jednak dam radę. To będzie naprawdę niesamowita walka na ten odcinek, jakby mi się to udało. Spróbujmy. Zrobię tu zapis. Zrobię. O kurwa. Lecimy. Po 500 jest. Nie ma tragedii, jak jest po 500.
Myślałem, że ten jest trochę gorzej wyglądało, no okej. Ciebie buffujemy. Bardzo dobry buff. Cieszę się. Lecimy w to, bez waitu, bo i tak w pierwszej turze nie będzie prostej. Ej, Bless to w dodatku wszedł, to fajnie. Na Tytana i na Gremlina to jest dobre. Na resztę niekoniecznie. Dobra, no i widzicie, że są królewsko wolne, także jest ok. Teraz pytanie, czy ja chcę używać tego? Niech będzie. Zobaczymy, no to jest akurat chujowy buff. Jak masz prostą, to napierdalaj. Tym razem już wait, myślę, że się opłaca. O, kurwa. Ale mają pierdolnięcie faktycznie. Nie no. Fajnie, fajnie. No dobrze, to jeszcze raz berka. Chujowe te buffy. Ale co ta na kurwia naprawdę chore obrażenia. Ta królewska, nie? No już się zaczynają małe schody, wam powiem. Tam trzeba zblendować. A już nie możesz buffować. Znów spierdamy. O! Kurwa. No dobra. To teraz robimy tak. Blind leci na tą. I w tą będę się teraz wpierdalał. Wszystkim z czym mam. Golemami też. Tak średnio. Ale weź też golemami, żebym mógł później dżinami. Golemy są twarde, chociaż kurwa to był duży błąd teraz, jak o tym pomyślę, bo golemów nie wskrzeszę. O kurwa. Ej, bez golemów jestem udupiony, bo ja z czarodziejskimi będę miał problem. Ale to wygląda chujowo. Dobra, zgin. Skrzeszę cię później. Będzie mniej do roboty. To jest zmendowana, ta też. Ta też. Tutaj napierdalaj. Tą dobi. I co? I tu jest blind, tu jest blind, tu jest blind, tu jest blind. Trzeba to nakurwiać. I to tak szczerze. Ale chujowo, 25 tylko się nie opłaca. Trzeba by to coś innego. No, najlepiej jakbym spierdolił tym gremlinem, albo siedział nim na miejscu i po prostu skrzeszę. Ale chyba spierdolę. Czy warto było? Może jakaś tarcza. 30% mniej obrażeń, biorąc pod uwagę to, jak dużo zadają, a jeszcze kamienna skóra na mistrzowskim poziomie. Co ci się strzały skończyły? Jaki żal. O kurde. O kurde, ale to masakrycznie wygląda. Najgorsze to za golemy, że ich tak potraciłem. Implozja. Ja jestem, czy jak są skrzeszeni, co nie odzyskują strzał. To do dupy. Co ja mogę zrobić? Mogę się wszystkimi przejść tutaj. Skrzeszyć dżiny. Obrona tutaj. Teksy. Nagi, kurwa, trzeba skrzesić jeszcze.
Sprawdzę, ich miałem tylko 15, ale... Ale najpierw, no nadal. Dobra. 219, kurwa. Chuj, napierdalaj. Oj. To tak średnio. Ile masz strzał? 13. Czemu ja sobie nie kupiłem nigdzie tego wozu za amunicją? Ja byłem w tym budynku, ja nie rozumiem, czemu ja tego nie kupiłem. Oj, zejdź z tego dżina, kobieto. No ale chujowo to wygląda, ja pierdzielę. Mogę zacząć nawet wyzywać te żywiołaki tak od zniechcenia. Szczerze. Mogę też ich zacząć debuffować im obronę, żebym po prostu dużo, dużo więcej im obrażeń bił. Ale... Chwila. Ta naga mnie wkurwia, że jest w tym miejscu. Jest ich 500. To jest kurwa ból. Zróbmy tak, że damy tę precyzję, moją precyzję, która sprawi, że na pewno będzie trwała tyle, ile ma trwać. Blessa też dam, bo te jego buffy to są dwa na chwilę. Shield oczywiście działa, a nie, bo mi poumierali, to pewnie nie działa. Tarcza, kamienna skóra. Co teraz mogę dawać? No mogę dawać to. A kurwa! Blind strzelu. Ha, fuck! Ale lipa. Mógłbym ją zblendować jeszcze raz oczywiście, ale... Czy warto? Broń się. Skrzeszenie. Napierdalaj. Napierdalaj. O kurwa! Slow strzedł! Dupę! Tyle to strzedł! Ej, ja pierdolę, ale brednia! O jest! No bi! Ej, nie, 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 nie! Blind! Kurwa, blind! Ja pierdolę, jaka masakra! Mi się zachciało atakować Legion Nag z taką gównianą armią, nie? Dobry jestem. Dobry skowron. To ja. Subskrybujcie za tę walkę. Polećcie odcinek kolegom, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyli tę walkę. Napierdalaj! Kurwa. Właśnie, zapomniałem, że jak się zbędowaną uderzy, to kontry nie ma. Jezus. O. Mana się kończy. Pierdalaj. Te dwie to się będą żarły tym szałem bitewnym i mnie to gówno obchodzi. Ja spierdolę sobie tutaj. One się tu będą nakurwiały. Wskrzeszenie. Uciekamy. Uciekamy. Czekamy. Jeszcze ten szał bitewny nie jest taki drogi, bo tylko 16, także... Fajnie. Spierdalaj. Nie.
Dobra. Teraz tak. Robimy tutaj im wpierdol. Ta się obudziła, Berka. Okej, okay, no wygląda to, że odcinek się kończy na tej walce. Ale dogram ją oczywiście, to nie będę pauzy w takim momencie robił. Pięknie, pięknie, jebać się nawzajem. Tamtą trzeba strzelać, chuj, że jest złamana strzelka, ale trzeba supportować tą, bo ona jest dużo słabsza. Chyba, że podszedłbym kawałek. Nie wiem, czy jest sens, nie ma sensu. Żreć się. Chuj, podejdź. Też trochę podejdź. Ty nie masz sensu, bo nie masz strzał. Ty masz jeszcze strzały, że ja tobą podchodzę jeszcze 5, dobrze. Kurwa, dawaj Berka. Dobra, jebaj. Pięknie. No. Berkiem trzeba było to kurwa od początku jebać tak naprawdę. Albo od samego początku trzeba było je blendować po kolei. Też byłoby dobrze. Dobra. Jeb. Jeb. Jeszcze raz Berka. W razie czego. Trochę ich jeszcze tam jest. Dobra, już nie ma sensu teraz berkować. Niech sobie do mnie idą. A, w takich ilościach to tam. Spoko. I golemów trochę mi szkoda. 385 tysięcy exp. Gdybym mógł tutaj jeszcze się faktycznie expić, to byłoby niesamowite. Tylko teraz tak. Tu jest kurwa problem. Jeżeli ja tutaj nigdzie nie znajdę zielonego klucznika i będę musiał z tą armią walczyć z tymi smokami, to ja mogę przegrać. Bo one napierdalają mocność. Ja spróbuję mimo wszystko, oczywiście z tą armią. Jeżeli to nie przejdzie, to prawdopodobnie w następnym odcinku zrobię cięcie, w którym będę się wracał po armię, bo to nie będzie miało sensu, bo będzie bez sensu nagrywanie tego. Ale w tym momencie chciałem bardzo podziękować za to, że byliście ze mną, też oglądaliście walkę wspaniałą, heroiczną, trochę mi golemów szkoda, ale podejrzewam, że i tak bym ich stracił prędzej czy później, bo w pewnym momencie tak totalnie wymknęła mi się walka spod kontroli i w pewnym momencie podejrzewam, żebym stracił te golemy. Chyba, żebym się bardziej skoncentrował, bo to nie jest hota. I tu nie jest napisane, ile tur jeszcze zakręcie trwa, typu oślepienie czy coś. Tutaj nie ma tego napisane, musiałbym zapamiętać. Także 27 tur temu dałem blinda i już te 27 tur minęło. No. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skorumpiący i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymaj się miłego dnia i pozdrawiam. Na razie.